Jest, siedzi, siedzi, w pierwszym rzucie. O, mamy. Mamy rybę. Wow. A, siedzi, siedzi. Zajebiste stanowisko. No, w miarę świeży mostek. Zobaczymy. O, mamy. Mamy rybę. Piękny okoń. Piękny okoń. Migaj do wody. Kanibal zrobił robotę. Odsawycz gira. No, ale my tu polujemy na coś większego. Na pewno życiowo okonia na spinning. Jest okoń! Siedzi, siedzi coś? Siedzi coś? Coś małego? Wow! Szczupły! Szczupaczek, ale... O nie! Ale piękny! Piękny! Jest! Niewymiarowy maluszek, ale... Ale przepiękny. Powiem wam szczerze, mega mi się podoba już ta rzeka. I na pewno tutaj jeszcze wrócę. Pierwsza wyprawa spinningowa. Dwa gatunki. Jestem mega zadowolony, mega szczęśliwy. Kurde, ja cię kręcę. Pierwszy mój szczupak na spinning. I pierwszy mój okoń na spinning. Jakby nie patrzeć. Nigdy na tym spinningu jakoś wybitnie nie szło, a dzisiaj już dwie rybki. Jest, siedzi, siedzi w pierwszym rzucie. Siedzi, szczupak. Aj, zerwał się. Zerwał się szczupły. Słabo zapięty. O, jest mi ciepło. No powiem wam szczerze, są emocje tutaj. Na tej rzeczce. Nie myślałem, że tutaj cokolwiek się uda złowić. A już dwa szczupaki. Dwa szczupaki i bardzo ładny okoń. Przez totalny przypadek trafiłem tutaj, nad tą rzekę. No ale widocznie musiało tak być. Inni są pewnie na jakichś halloweenowych balach. Ja Halloween spędzam obecnie nad rzeczką. Nad rzeczką bawiąc się spinningiem. I powiem wam szczerze, że bardzo udanie się bawię spinningiem.
I coraz bardziej mi się zaczyna to podobać. Fajny, szybki wypad. Króciutki. Bo jestem tutaj godzinkę, niecałą godzinkę. Ale na pewno tutaj wrócę. Dobra. Zmienimy przynętę. Eleganckie stanowiska. Ktoś naprawdę się napracował. Założymy jeszcze wściekłego zielonego. Zarzucę jeszcze kilka razy i będę się zwijał do domu. Siedzi? Nie. Zaczek. Ach, już myślałem, że coś zaatakowało, aż mi się zrobiło ciepło. A niestety, trawi są tu. Tylko trawa. A, nie poddajemy się. Trzeba walczyć. Nie poddawać. Chęcią bym poszedł jeszcze w inne miejsca na tej rzece. Ale naprawdę już robi się ciemno, robi się późno. Przyjechać sobie rano, na spokojnie sobie przejść po prostu wzdłuż tej rzeki, bo naprawdę powiem wam szczerze, że super, że strasznie się zajarałem. Jestem mega zajarany. Może w moim głosie tego nie słychać, ale po prostu fajnie, jeżeli się łowi pierwsze ryby w swoim życiu. Na dobrą sprawę, na pierwszej wyprawie spinningowej. I to jeszcze łowisz dwa gatunki, czyli okonia i szczupaka. No to jest coś fantastycznego. Kocham wędkarstwo i chyba będę kochał dożywotnio. Nie da się nie kochać tego sportu, powiem wam naprawdę. Nie da się. To są emocje takie, że... Kurczę, szkoda mi tego drugiego szczupaka. Tego pierwszego też mi szkoda, że... Kurde, nawet nie mam zdjęcia. Nawet z nim nie mam zdjęcia, a był pierwszym moim szczupakiem w życiu. Złowionym na spinning. Dawno nie było filmu, wiem. Przepraszam. Postaram się nadrobić. Naprawdę, dosyć głęboka jest ta rzeka. Jest taka niepozorna, ale jest naprawdę głęboka. A, siedzi. Siedzi. Jest. Jest szczupły. Jest. Hop do wody. Czekaj do wody, maluchu. Hop. Jest. Dorwałem go, ale słabo był wpięty. Powiem wam szczerze, wypad życia. Wypad życia. Co tu się dzieje na tej rzece, to ja nie mam pytań. Ale jest wyholowany. Czwarty. Czwarty dzisiaj. No powiem wam szczerze, jak na... Naprawdę. W sumie teraz już... Dwugodzinny wypad. Cztery szczupaczki, jeden okoń. Zrobiły mi dzień dzisiaj te rybki. Ale lipa, bo muszę sobie koniecznie kupić podbierak. Dzisiaj nie zabrałem podbieraka. A w domu mam tylko karpiowy. Ostatni rzut. Trochę dalszy. Damy jej opaść. Wow. Super. Jest po prostu fenomenalnie. Jak tak się dzieje, to aż się nie chcę odjeżdżać, powiem wam szczerze stąd. Ale muszę jechać do małżonki, do syncia. Ryby. Ryby rybami, ale najważniejsza w tym wszystkim to jest rodzinka. To już jest na pewno ostatni rzut. Okej. W tej pięknej scenerii żegnam się z wami dzisiaj z tej tajemniczej rzeczki.
którą znalazłem zupełnie, totalnie przypadkowo. I co? Kończymy dzień, w sumie dwugodzinny połów, czterema szczupaczkami, z czego dwa, można powiedzieć, że udało się wyholować, dwa się zerwały i jeden piękny okoń. Myślę, że dosyć fajnie. Ja jestem mega szczęśliwy, mega zajarany, po prostu fenomenalnie. Uwielbiam ryby, uwielbiam, kocham łowić. Czego więcej chcieć? Zobaczcie, pięknie tutaj jest. Piękna rzeczka. Klimacik jest, mostek jest, wszystko jest, wszystko się zgadza. I co? Pierwszy szczupak w życiu, pierwszy okoń w życiu złowiony na spinning, co cieszy. No i co, wrócę tutaj, na pewno tutaj wrócę i na pewno powalczę tutaj o tego legendarnego metrowego szczupaka, którego ktoś złowił tutaj, więc myślę, że warto. Co? Pamiętajcie, jeżeli spodobał wam się mój film, subskrybujcie kanał, dzwoneczek, łapka w górę i śledźcie moje poczynania. Bądźcie ze mną, oglądajcie mnie. No i musicie śledzić, bo musicie zobaczyć kolejną wyprawę z tego miejsca. Totalnie musicie zobaczyć. Tak więc do zobaczenia. Rybka z kopytkiem za was. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the